Po dwóch meczach jest remis 1 do 1. Najpierw na swoim terenie wygrali cerat Czerni, a potem to samo uczynili siatkarze z bełchatowa. Oba spotkania były wyrównane, zacięte i trzymały kibiców w napięciu do ostatniej piłki. Mecze zakończyły się wynikami 3 do 2. Drużyny nie ustrzegły się błędów, ale nie brakowało też mistrzowskich zagrań. Decydujące starcie też zapowiada się ciekawie. Skrato przecież wciąż aktualny mistrz polski i czołowy zespół Ligi Mistrzów. Dla ceratu czarnych mijający sezon jest najlepszy od lat. Spotkanie odbędzie się w czwartek, początek o godzinie 17.30.